Po raz kolejny obserwujemy spotkanie Jezusa z uczniami, spotkanie Jezusa z zmartwychwstałego. Staje po środku i mówi pokój wam. To, jest pierwsze, to są pierwsze słowa, które wypowiada do uczniów po zmartwychwstaniu. Pokój wam. To są ważne słowa. Ważne szczególnie dla uczniów, którzy czują się rozczarowani, którzy mają świadomość tego, że zawiedli swojego mistrza. Bo tam, gdzie powinni być pod krzyżem, dostał tylko Jan. Pozostali... Uciekli. Natomiast słowem, którym Jezus wita się z Nim, jest, jest, jest prośba o pokój dla nich. Pokazuje im swoje ręce i pokazuje im swój Bóg, który staje się legitymacją, jakby dowodem Jego miłości. Uczniów napełnia pokój i radość. I to spotkanie staje się też spotkaniem, które, które zaowocuje w nich pragnieniem głoszenia, pragnieniem misji tego momentu staną się głosicielami i tego entuzjazmu i tej miłości starczy na całe życie, bo do końca swoich dni będą ogłaszać Chrystusa Zmartwychwstałego.